Cześć, tutaj Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku kariery Barceloną w FIFA 18. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek prawie że decydujący o naszych losach, bo dzisiaj zobaczymy, czy będziemy w stanie zagrać w półfinale Ligi Mistrzów. To już za chwilę, a teraz właśnie spotkanie ze Spurs. W międzyczasie zapraszam do zostawienia łapek w górę oraz subów. A teraz szybka informacja, remis 0-0 to nam gwarantuje awans przy pierwszym bramkowym remisie. Potem symulacja wygrana z Villarreal, z Leganes i w półfinale czekał na nas Juventus, więc była to świetna okazja na zemstę w Lidze Mistrzów. O jaką zemstę chodzi? Oczywiście o tą z poprzedniego sezonu, gdzie Juventus wyeliminował Barcelonę w ćwierćfinale rozgrywek Champions League. Oczywiście wtedy w pierwszym meczu było 3-0 dla starej damy na stadionie w Turynie. W rewanżu na Camp Nou było 0-0, ale wtedy już spokojnie piłkarze Juventusu przypilnowali rezultatu, nie dali się pokonać Barcelonie. Dzisiaj jednak miała być zupełnie inna gra, zupełnie inny styl, zupełnie inna Barcelona. Oto skład Juventusu, a w nim m.in. Nathaniel Clyne, który trafił do Turynu, no i oczywiście Alex Sandro, który nie trafił z kolei do Barcelony. No ale my mamy Davida Alabę, mamy też kilku innych zawodników. Dzisiaj sobie oszczędziłem jakichkolwiek eksperymentów. Gramy sprawdzonym 4-2-3-1. Tylko tyle, że Deulofeu wchodzi na prawe skrzydło. Dałem mu w tym meczu szansę. No i Koulibaly w pierwszym składzie kosztem Umtiti'ego, który jest już zdrowy, może grać, ale dzisiaj postawiłem na Kalidu. I rozpoczynam ten mecz. Rzut rożny dla naszego zespołu, który wykonuje Ivan Rakitic. To jest środkowanie perfekcyjne na głowę do Gerarda Piqué. No i Piqué, który dzisiaj jest kapitanem, strzela gola głową. Prowadzimy na Allianz Stadium 1-0. Naprawdę wymarzony początek spotkania półfinałowego. Dośrodkowanie, stały fragment gry, strzał głową, no Piqué to potrafi robić i teraz to udowodnił w bardzo ważnym momencie. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, nie było głupich strat bramek, tak jak w meczach z Chelsea oraz ze Spurs. Odpowiedź Douglasa Costy jednak tutaj była niecelna. Z drugiej strony była akcja naszego zespołu, Filipe Coutinho, Busquets, strzał, ale broni on. Broni go bardzo dobrze Gianluigi, doświadczony Gianluigi Buffon. Ten mecz to była w pierwszej połowie taka dobra gra naszego zespołu, czego dowodem jest to wyprowadzenie kontry i strzał Luisa Suareza na 2-0 w 41 minucie. Uciszyliśmy stadion starej damy, prowadziliśmy już 2-0. To był naprawdę wymarzony mecz, znakomity. Znakomite pierwsze trzy kwadranse dla Blaugrany, strzał Suareza, bez szans, sam na sam z Buffonem, nawet tego Buffon już nie mógł obronić. Jednakże w drugiej połowie Juventus rzucił się do ataku. Mówiłem o tym, że w tej FIFA poprawili troszkę sędziów i sędziowanie, ale jak za chwilę zobaczycie, to jest nie do końca prawda, bo Gerard Piqué w tej sytuacji moim zdaniem jak najbardziej czysto trafia w piłkę, ale sędzia dyktuje rzut karny. Piłka zostanie ustawiona na 11 meczu, ale za chwilę jeszcze zobaczycie powtórkę, w której moim zdaniem jak najbardziej widać, że Piqué trafia w futbolówkę, a nie w Gonzalo Higuaina. Do piłki podchodzi Paulo Dybala, 11 metr, bierze długi, długi rozbieg, strzela lewą nogą. Ter Stegen jest bardzo blisko, ale niestety nie był w stanie zatrzymać tego strzału argentyńskiego napastnika. Chociaż w tym spotkaniu występował on jako taki bardziej podwieszony pomocnik, podwieszony napastnik za swoim rodakiem Gonzalo Higuainem. Ale tutaj sami widzicie, Juventus łapie kontakt. Kilka minut później kolejna akcja gospodarzy. Dybala bierze piłkę, podaje do Higuaina, ten ponownie do Dybali, Dybala do Costy i Douglas Costa strzela gola na 2-2 i nie jestem pewien co do tego wyjścia Ter Stegena, czy powinien tutaj zachować się lepiej, bo wyszedł do tej piłki. Powinien po prostu się na nią rzucić, a on kompletnie w złym kierunku. Zobaczcie, w ogóle bezpotrzebnie, no w prawą stronę, no. Katastrofalna decyzja Ter Stegena. No. Tak nie powinien się zachowywać bramkarz topowej klasy. Akcja, która mogła nam dać troszkę świeżości, ale Deulofeu
miał zbyt ostry kąt, żeby zaskoczyć Gianluigiego Buffona. Kolejna akcja, tym razem Coutinho strzela z dystansu, ale łapie tę piłkę bez większego trudu. Doświadczony Włoch. No i mamy Ferralno, 92 minutę, kontra i fatalne zachowanie Kalidou Koulibaly'ego. Bardzo zła decyzja. Oczywiście zamiar był bardzo dobry, miał on przerwać akcję Juventusu, ale kompletnie nie trafił w piłkę nowy środkowy obrońca Barcelony. No minął się z nią, wyprowadził Higuaina sam na sam. Tutaj Ter Stegen oczywiście już mógł tylko i wyłącznie liczyć na cud, ale takiego cudu nie było. Higuain dokonał tutaj pieczęci na tym niesamowitym comebacku od 0 do 2, do 3 do 2. No fatalnie, fatalnie ta druga połowa dla nas wyszła, ale też Juventus złapał kontakt przez według mnie złą decyzję sędziego. Wiecie, no. No taka prawda, no. No ale musieliśmy wracać się tutaj do rzeczywistości. Przełknąć tutaj gorycz porażki i wrócić silniejszym. Przed nami było też starcie z El Clasico z Realem. No i to w przeciągu 4 dni dwa bardzo ważne mecze. Wygraliśmy z Celto, zremisowaliśmy z Realem. No i mieliśmy naprawdę zmęczony skład na mecz z Juventusem. Jak tutaj żyć, panie Ferdku? No właśnie, jak? Ano tak, że na mecz z Juventusem przyszedł Leo Messi. Wyzdrowiał, wrócił do dyspozycji i zagrał. Więc to był mecz Messi kontra Paulo Dybala na Camp Nou. I właśnie tutaj, na ten mecz liczyliśmy najbardziej, żeby tutaj zdobyć chociaż jedną bramkę więcej od rywala i nie pozwolić Juventusowi strzelić więcej niż jednej bramki. Czyli optymalnie wygrać 2 do 1, 2 do 0 lub 1 do 0 i bez problemu awansować do finału. Na pewno mieliśmy do tego predyspozycję, a w finale czeka już PSG, więc tutaj była perspektywa naprawdę genialnego starcia Neymara ze swoim byłym zespołem. Jedna zmiana w ataku to Messi, a w środku pola nie ma Coutinho, w jego miejsce wchodzi Iniesta i za Rakitica Alenia. No taka moja wizja była, żeby dać Aleni szansę. Wtedy, kiedy oczywiście Rakitic z Coutinho byli naprawdę wyczerpani po El Clasico. Pierwsza akcja Messiego i tutaj blok obrońcy uchronił Juventus przed szybką stratą bramki. Naprawdę byliśmy zmotywowani, musieliśmy szybko atakować. Na początku zaskoczyć rywala. Iniesta ruszył, wszedł w uliczkę, ale jednak Gianluigi Buffon dzisiaj przygotował się do tego meczu również bardzo stabilnie i solidnie. Akcja z kolei teraz Suareza i kolejna parada Buffona. No nie mogliśmy pokonać Włocha, to była bardzo zła informacja. Jeszcze miał sytuację Messi, ale po raz kolejny Gianluigi Buffon obronił strzał naszego piłkarza. W drugiej połowie pierwsza konkretna sytuacja i ucisza stadion Douglas Costa. Fatalna sprawa. Oczywiście, ostatnie 15 minut już był ten moment, kiedy musieliśmy ruszyć no, o wiele mocniej do ataku, troszkę zostawić defensywę samej sobie i to skończyło się utratą bramki. A dodatkowo jeszcze w końcówce Umtiti, czy też Koulibaly, popełnił fatalny błąd w przyjęciu. To był chyba właśnie Koulibaly, więc w drugim meczu z rzędu z Juventusem to on bezpośrednio daje szansę Higuainowi strzelić gola i to był niestety koniec. Niestety to był nasz koniec udziału w Lidze Mistrzów. Zatrzymaliśmy się na półfinale. Juventus przeszedł do finału, tam zagra z francuską drużyną Paris Saint-Germain. No nie dojdzie do tego wielkiego meczu Neymar kontra Barcelona. No niestety, tak to się ułożyło. Nie zawsze można wygrywać. Też trzeba czasem po prostu pogodzić się z przegraną. A przed nami ostatnie dwa mecze tego sezonu. To już w następnym odcinku. Przysymulowaliśmy mecze z Levante oraz z Deportivo. Oba te spotkania wygrywamy. No i teraz przed nami wielki finał, grande finale, mecz z Sociedad. Ostatnia kolejka, 2 punkty straty do Realu Madryt w tabeli ligowej. To jest naprawdę bardzo dużo i bardzo mało, bo to jest jeden mecz
gdzie wszystko będzie się działo w tym samym momencie. Real Madrid gra swoje spotkanie z Villarreal na wyjeździe, więc żółta łódź podwodna, no cóż, to będą nasi faworyci. Oni walczą też o awans do Ligi Mistrzów, więc na pewno będą zmotywowani. No a my gramy z Real Sociedad, a potem jeszcze finał Pucharu Króla z Atletico, więc jutro finał, wielki finał serii na kanale. Zapraszam. A teraz to było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace. Out.